Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym amebowym starciu w grze oczywiście Brain Show, a jest ze mną ameba numer 1, czyli Agnieszka. Hi, it's me. I ameba numer 2, czyli Tomek. Jestem, intro. Po intrze. A ja jestem ameba numer 3 i zaczynam Inditkę. Inditkę. Znasz jakąś Inditkę? Że zobaczymy, co tu dzisiaj w Brainie będzie. Także zanim on się tu przywita, ogarnie, to ja mam standardowo przywitam łapkę w komentarzach, subskrypcję do zasięgu. Będziemy wdzięczni. Wpadajcie na linki w opisie. I Agnieszko, gdzie? Kto z was ma wiedzę, której nie pomieściłaby Indeed. Biblioteka aleksandryjska? A Indeed. Kto może używać swojej głowy co najwyżej do rozłupywania orzechów? Zaraz się przekonamy. Grają dziś z nami. Pominąłem. Nie pomijajcie. Wojciech! Wyglądasz wspaniale. Masz uśmiech na twarzy, a to mi się ze zwycięstwem kojarzy. Wyglądam wspaniale, na pewno. Jestem Tomasz! Jeszcze w piżamie. Przed programem widziałem, że były czytane ciężkie encyklopedie. Może jest to jakiś sposób? Agnieszka! Najbardziej agresywny przeciwnik. I na swoim koncie ma już 5 złamanych tylko? Padłów. No nie, no i koszulkę. No to dżinsy. My to w piżamie, jakoś tak, wiesz, ogólnikowo, a ty? Zaczynamy zabawę. Startuje pierwsza runda. Na luzie. Zaczynamy na luzie. Elegancko. Też czujecie ten chill? Kto wybiera? Wojciech. A. Oto kategoria. Znajdziesz tu coś, co ci nie. O Jezus. Oto kategoria dla prawdziwych pysaczaków. No thank you. Jaki pierwiastek chemiczny oznaczony jest symbolem CA? O kurwa. CA? Wapń. To Jezu, po co ja mówię? No właśnie, zastanawiam się między wapnią a potasiem. Jesteście podejrzanie jedzą, czyli zaraz przekonamy się, czy to dobrze. Czy to potas? Potas to kali. Tak jest! Wszyscy mają rację! Ka? Mhm. Który z podanych kątów jest rozwarty? Rozwarty? Nie, co ja kliknąłem? Come on. 190. Poznajmy poprawną odpowiedź. O, ten gory. A nie, 120. Nie? Rozumiem. Aha, na chwilę coś was to jest pomiędzy 90 a 180. Obiektem astronomicznym jest. Astronomicznym? Skąd mam wiedzieć? Ha? Astronomicznym? Nie wiem. Nie wiem, dałem czarna dziura. Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. O, no, dobrze. Boże, Agnieszka, się, masz niewiarygodny dar do typowania błędnych odpowiedzi. Tak, to ja. To nie moja kategoria. Tak, to ty. Skupisko gwiazd, gazów i pyłu trzymające się razem dzięki grawitacji to... Galaktyka. Powtarzacie się jak te barany. Barany. Może to i dobrze. Muszę przyznać, że idzie wam całkiem nieźle. Zobaczymy. Podstawowym składnikiem materii jest... Materii? Czy ja dobrze kliknąłem, bo... Nie jestem pewna. Nie wiem, czas no, sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. Chciałam atoma, dałam komórkę, Boże, Agnieszka! Czemu ja zmieniam odpowiedzi? Może zacznij klikać momencie? Na oślep, gorzej już nie ale będzie. Ale atom jest najmniejszy, więc... No nie wiem, no, zmieniłam odpowiedź pod koniec. Kurla. Koniec rundy. Kurla. Emocje i wybuchy. To właśnie Brain Show. Powinnaś powiedzieć kurkie. 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 Kuszkie, stopkie. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Boże. Lubicie być w centrum uwagi? Czas Boże, na wybrańca. Kuszkie, stopkie. Tomasz! W której kategorii czujesz się najmocniej? Wybieraj! Nie, żartowałem, nie bierz historii. No, czas coś w końcu... Ta kategoria sprawia, że robię się kłopoty. Z tego wszystkiego. No. Jak my polegniemy, to jest, wiesz, żenuła. Nie, no informatyka jeszcze była spoko. No, dla kogo? Nadszedł czas obstawiania. Wiecie, że nie. Tomek. Jak się nazywa amerykański program, w którym najlepsi kucharze świata gotują na najnowocześniejszych sprzętach i kreują nowoczesne dania? Ojej. A. Chociaż? Podchwytliwe? No właśnie. Ale może? Tomasz! No patrz, udało ci się wszystkich oszukać, nawet ja uwierzyłem w twoją kuźwa, Iron! Ile? Iron. To jest nienormalne. Ale jak to zero? No zero. Jak myślicie, będzie znać odpowiedź?
Boże. Let's see. 500. Które z wymienionych resztek mają najwięcej wartościowych witamin i minerałów? O kurde. Nie wiem. Ale skorupki, jaj chyba. Agnieszka! No. Kurde, wszyscy w ciebie wierzyliśmy, a ty no nas tak, zawodzisz. Skorupki jaj się używa na przykład jako pokuszone do kwiatków. Tak, no ja robię, ale można tak też jeść jako pyłek. Można. No, ostatnio widziała ja. Chciałam to dać, Jużysko też można zjeść po porodzie. Czy udzieli dobrej odpowiedzi? No można. O zwierzęta tak, robią. Jezus! Ej, my mamy zero! No zero. Który z terminów określa japońską potrawę? Mikabena. Każdy wiedział, że ta kategoria to twoja specjalność. Oczywiście. Brawo! Nie, to nie jest moja specjalność. Już po rundzie. Jak widać, humory dopisują naszym zawodnikom. Pierwsza runda mam 500. Zobaczmy, jak będzie po kolejnej. Moje pierwsze 500. Spokojnie, zaraz będzie jakieś TNT czy coś, to odpadniemy. Przed nami kolejna runda. A tu już trzecia. No, a mamy 500 plus. Wysokie stawki. Odrobina hazardu chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Daj mi. Agnieszka. Thank you. Jak tak patrzę, proszę nie regulować odbiorników. Sprawdźmy, co leci w telewizji. No to nie to raczej. Nie ta kategoria. Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? YOLO. 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 W którym teleturnieju uczestnik może wypowiedzieć kwestię? Poproszę po jednej. Po jednej? Tak, to... No ja wiem, quiz. No nutki szukałam. Pora rozdzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. Ja mi się już mózg wyłączyłam. Agnieszka! No, jaka melodia, tym razem ryzyko się nie opłaciło, ale szanuję odwagę. Specjalnie tak powiedziałem. No po jednej, jaka melodia. Była kiedyś taka piosenka. Mniej jak niż to melodia. Pierwszy przewodowy pilot do telewizora o nazwie Lazy Bones został wyprodukowany w roku 1950 przez firmę. Lazy coś tam? I nie wiem. I don't know. Klikam, zanim Wojtek mi zmąci mój mózg, a i tak pewnie źle kliknęłam. To będzie Zenit albo Horizon. Widzę jednogłośne odpowiedzi. Ciekawe tylko, czy są poprawne. Zobaczmy! Tak myślałem. Złe odpowiedzi na horyzoncie. Co to jest z nami? Znaczy, ja wiedziałem, że na pewno nie LG albo Samsung, ale... Wybierzcie ilość punktów. Chore głowy. Ale punktacja. Jaki jest najlepszy wynik w historii polskich startów w konkursie piosenki Eurowizji? Wiem. Ja też wiem. Poznajmy poprawną odpowiedź. Tak, Tomek, na pewno. Czy jesteś normalny? 4 razy. Tomasz! Dobrze się czujesz? Dla takich jak ty musimy stworzyć przycisk do drugie miejsce, górniaczka. Górniaczka, no. No a drugie? No, pora pierwsze? Królowie hazardu. Nie wiem, nie oglądałem. Nie wygraliśmy jeszcze. Nigdy Eurowizji, tak mogło być pierwsze miejsce. No, nie widziałem ja. W którym kraju jako pierwszym wprowadzono regularne transmisje telewizyjne? Ostatnio było to pytanie, ale nie pamiętam. I regularnie? Może być podchwytliwe. Zaryzykuję. Nie, wiem. Ja też. Nie tam znaczy. Niemcy. Sprawdźmy, kto odpowiedział Brytania. Poprawnie. Aha. Wygrał! Widzę, że wierzysz w siebie. Jezus, i bardzo dobrze, na twoje konto trafia sporo punktów. Nie wiem, skorzył mi się z Elżbietką. Ale wydaje mi się, że pierwszą transmisją telewizyjną chyba były igrzyska w Niemczech. Czas pożegnać się z tą konkurencją i sprawdzić, była, jak wygląda tabela. Agnieszka, nie. Ostatnie miejsce. Mam zero. Nie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Nie, wydaje mi się właśnie, że pierwszą transmisją to były igrzyska w Niemczech. Ale nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że gdzieś słyszałem. Albo to była jej koronacja, albo coś innego jeszcze. Tomek, ale to nie regularne transmisje to było pytanie. Kleptomani zacierają ręce. Czas na kradzież punktów. I tak dobrze zrobiłem. Agnieszka, która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą przed znajomymi? Gry. Pora poznać perełki architektury. Czas na i zabytki. Ale powiem tak, dużo punktów mamy. Gdzie znajduje się piramida Słońca? Szlak, Meksyk. A, Meksyk, Egipt. No ja też. A ja Peru zaznaczyłem, pomyliło mi się. Pierwsze uzdrowisko termalne w Polsce znajduje się w... Nie wiem. Ujowie. Ujowie. A, Ujowie. Ujowie? Ujowie. 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 Widzicie, to skoło mnie, nie? Co to są zapytania? W
W którym polskim mieście znajduje się pomnik Reksia? Kurwa, Reksia. A skąd mam wiedzieć? Bielsko Biała. Tak? Tomasz! Nie wiedziałem, gdzie jest Bielsko. Kradnij od kogo tylko chcesz. Z Zalamana. Am Zalamana. O Boże, to jest kradziejstwo. No od kogo mam wziąć? A ciekawe, co by, a zobacz, co by było, jakbyś od Agi ukradł. Dostaniesz coś? Nie, on cię podpuszcza. Nie, on cię podpuszcza. No i przegrywa. Spróbujmy. I co zostało? A, czyli nie, okej. Okay. Egzekucja wykonana. Dobrze ci tak. Teraz to mnie nie weźmiesz, Wojtek. Pewny jesteś? Madame Tussauds to muzeum. Madame Tussauds. No, miniaturcznie. Wielki Wojciech! A... No dawaj, dawaj, przywłaszczy sobie. Przestań klikać, Aga. No bo w Wielkiej Brytanii, gdzie to jest. A to jest nota woskowe, no. Jesteś się normalnie. No ja też sprawdzę, no żeby nie było, że... Bo ten będzie mi wypominał pół roku. Agnieszka! Nie pozwól, by uszło mu to na sucho. No właśnie, do końca życia. Ma na grobku mi napiszą. Ukradł. W jakim mieście znajduje się ściana płaczu? Nie wiem. No, Aga, jak to rozumiem. Ma. Przy banku. Wojciech! No nie wiem, czas wybrać ofiarę. Macie problem. Przy banku. Bankomat to jest ściana płaczu, kuźwa. Jest, nie? Co to jest? Tomasz! Ajajaj, konto no, odchudzone. Totalny kataklizm. No ale co teraz? Bo teraz będzie finał? Czy jeszcze jedna? Runda się zakończyła. Ja bawię się całkiem dobrze. Patrząc na uczestników, mam wrażenie, że oni ale też. Dzisiaj generalnie było bardzo dużo tych nowych pytań. Totalnie. Ale to dobrze, że bo 1000 chyba dodali nowych, tak? Jeżeli nie ma na co czekać. Jedziemy dalej. Oczyszczająca konkurencja. Czas na odkurzacz. Muszę poodkurzać, Wojtku. Wojciech. Dobry wybór. Aż przypomniał mi się dzień, w którym dostałem pierwszą konsolę. Ale nie, bo to wysysa z nas i my musimy odpowiedzieć. A to jeszcze można zrodość. Której gry nie zrobiło studio Piranha Bytes? Piranha Bytes. Gotika. Tak, Gotika. Ale to było łatwe. Tak? Anala Wake'a. Dobra, dam Agnieszce. Dasz radę. Aha. Jak nazywa się kultowa gra na konsolę Pegasus, w której steruje się komandosem? Komandosem i... Błagam. Komandosem? Kontra. A, kontra, nie widziałem. To była... Halo, nie grałeś w kontra na Pegasusie? Punkty wędrują na twoje konto. Czyją pulę punktów u... Którą grę zaprojektował Klaus Tuber? Kogo? Karty A nie. Okej. Okay. Nie znam tej gry. Jakiego koloru nie ma na kole ruletki? Ale przynajmniej mu nie z się. Czarnego. Tak. Nie, jest czarny i czerwony jest na pewno, czerwony, Tomek. Czerwony jest, dobra, ruletka. Która firma jest twórcą serii GTA? No wiesz, Tomek. Ty no chyba jesteś niepoważny. Źle klikłem, powiedziałem. Która gra jest serią nietuzinkowych pytań i odpowiedzi, w której gracze głosują na najśmieszniejszą odpowiedź? Wiem. Tak, dobrze. Dajesz radę. Co, o tym Rockstarem, to żeś pojechał no, po całości, ja naprawdę. Się. Adze daj. To daj. Aha, ja daję, czekaj. Ja teraz stracę moje pieniądze. Która z wymienionych gier zdobyła Excelled in Schools Award, kogo przyznawaną przez kto? Imagination Gaming? Aga, masz Imagination? Nie wiem. Monopol. A nie, Cortex. Moje punkty! Która gra jest uważana za światowy fenomen wśród gier ekonomicznych? Ekonomicznych? Monopoly. A nie? Ostatnice. Co to jest za gównie? Koniec. No, chyba, kurwa, żołek. To była naprawdę iście szalona rozgrywka. Cóż, nie ma co się dziwić, dzisiaj. Każdy chce być najlepszy. Mhm. Znaczy, to i tak się rozkłada na procentowe, więc w sumie no, to nie to ma ja znaczenia. Mam 6%, a ma 9%. Nie, no, to będzie... To nie tak działa. Wielki finał! Będziecie mieli po 50, po 60 chyba? No. Serio? Bo ja mam ile? 1000? A nie, to macie mniej. Ekran za wami symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych nie, punktów. Nie, jesteś. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika. Za złą no pierwsza jest za 20, nie? Czas wyłonić zwycięzcę. Macie około 30 albo nawet 40. No, 30. Dwa pierdnięcia. Machina miotająca pociski to... Katapulta. Katapulta, no. Oh my god. Tomasz. Ale 300 sekund. Tak. No, dobra odpowiedź. Strzel sobie jedną. Ale tu nie ma różnicy, bo i tak mamy jednego typa do... Aha, no. Nawet byś pływał w tej wodzie. Odłóż pada. Obojnakiem nie jest. Obojnakiem? Pająk. Pająk?
Wojciech! Pająk! Nie pozostawiasz mi wyboru. Strzelam! Czytale ja. To wszystko inne się tak, no, you know. Okej. Okay. Okay. Gangbang. Kto był pilotem Boeinga 767 podczas słynnego lądowania bez podwozia na warszawskim Okęciu? O Jezu. Wrona. Kurde, no wiedziałam to, nie byłam sipsza. Wojciech! Tak! Dobrze! Ja wiedziałam. Nagrodę możesz komuś przyłożyć. La 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 la. Brony, nie widziałeś. Czytałam. Uważaj na siebie. Strony. Jeden fałszywy ruch i spadasz. Tak. Bydla. Na ratunek przybywa. Pamiętam, jak wiadomości ratunkowe. O tej Wronie. Kto chce zostać dłużej w programie? W tak zwany trójkąt ekspozycji. Kogo wchodzi. To jest? Nie wiem, Wojciech. Co to jest. O Boże. O Boże. Dobrze, nie klikłam. Iso, przysłucha czasu. Trzymaj więcej Boże. Energii. Chciałem się zastanowić. Ja w ogóle. No, thank you. Żelazna dama to określenie dotyczące. Thatcher. No, Merkelki? Nie, Thatcherka, to jest z Brytanii. Przecież to waszej no, żelaznej Wojciech. Tej. Bez błędnie, ja Amerykanki. Najlepszy moment. Ja pora przybliżyć kogoś nie do kąpieli. Aj, Tomasz! O, maga. Co za pech. Nara. A ja się sama uciekam. Sayonara, bitches. O kurwa. I'm done. Dobra, dobra. Koniec zabawy. Teraz Opa. Każdy strzał zabiera więcej no, energii. No. A, czy jaka jest na strzała? Dokończ powiedzenie. Dom jest tam, o Boże. Gdzie? Serce. Serce. Kurwa! Szukałam serca. Czemu ja czytam od prawej? Wojciech! Ja ci, teraz wyjątkowo dla mnie czytałem. A ja od prawej miejmy czytam. Nadzieję, że umie pływać. Jej, wygrałem. Bo kiedyś ten Tomek się pomylił. Tak, bo dałem rodzinę. Ja też, no. No, ja też na początku dałem rodzinę. Tak. No dobra. No cóż, wygrałem dzisiaj wyjątkowo. Ale przypominam was, żebyście też poszli do Agni i do Tomka, bo tam zupełnie inne mecze perspektywy i też inne pytania. Także byli ze mną Agnieszka. Belim! I był również Tomek. Byłem. Także co, trzymajmy się. Trzymajmy się. Cześć i pa, pa. Pa.